Odentka virginijska to ogrodowa bylina pochodząca z Ameryki Północnej. Kwitnie cały sierpień. Posiada okazałe kwiatostany w kolorze białym lub różowym. Jest wysoko miododajną rośliną owadopylną. Dostarcza pszczołom pyłek i nektar. Kwiaty odentki odzwiedza czmiel rudy, rudoszary, ziemny i gajowy, pszczoły samotnice oraz pszczoły miodne. Czmiele z dłuższym języczkiem, jak czmiel rudy, rudoszary czy makatka zbójnica, pobierają nektar wchodząc do kwiatów. Czmiele, których języczek nie sięga nektaru, jak czmiel gajowy, przegryzają u nasady rurki kwiatów odentki i wypijają nektar, korzystając z wygryzionych otworów. Z otworów tych korzystają również pszczoły miodne. Zjawisko przegryzania kwiatów i pobierania przez te otwory nektaru nazywane jest włamaniem do kwiatów, gdy owad wypija nektar, nie zapylając kwiatu. Na filmie można zauważyć, jak czmiele i pszczoły miodne wkładają języczek do wygryzionych otworów, aby wypić nektar.